Witam wszystkich z tej strony, Tula, witam was w grze Two Point Hospital. Słuchajcie, bardzo dawno nie grałam w tę grę, chociaż ją bardzo lubię tak naprawdę, ale moi drodzy, doszło nowe DLC. I ponoć będziemy prowadzić taki szpital ekologiczny. Mamy park okręgowy Wonder Roof. Witaj w parku okręgowym, gdzie Holistics od lat produkuje rzadkie naturalne składniki. Gdy tylko firma dowiedziała się, że burmistrz rusza w okolicy z projektem ekologicznym, postanowiła stworzyć zieloną komunę i wykorzystać przewidywane zainteresowanie owym przedsięwzięciem. Naszym zadaniem jest pomóc ludziom, którzy to zainteresowanie zdradzają. Wysokość funduszy od Holistics zależy od tego, jak dużo punktów zdobędziemy na ich nowej skali. Tak, pracownicy Holistics stworzyli coś, co nazwali wskaźnikiem odnowy. Na podstawie rozmaitych kryteriów mierzy on ogólny dobrobyt społeczeństwa. Uważają, że istnieje bliska zależność pomiędzy wysokim wskaźnikiem odnowy a skłonnością do zakupu ich ograniczonych produktów. Nie ugramy wiele samą diagnostyką i leczeniem pacjentów. Aby zdobyć wysoki wskaźnik odnowy, musimy się skupić na sześciu czynnikach. Szczęściu personelu i pacjentów, atrakcyjności, higienie, reputacji i wskaźniku wyleczeń. Zobaczmy, moi drodzy, jak to wygląda. Wow, ale zatrzymajmy sobie to na chwilę. Jaki czas, zobaczcie. To jest nasz szpital, w ogóle gdzie tu się buduje. Ja, to takie namioty na samym środku. Tu jakieś, w ogóle zobaczcie ogródki. No widzę, spokojnie. Co to jest? Marchewki tutaj rosną. Ciekawe, czy tutaj będą mogli sobie, wiecie, ludzie normalnie je brać. Jaki czad, jak tu w ogóle pięknie, ale mega fajny pomysł, powiem wam, coś innego. Tutaj na wodę jakieś, ja. Nieźle, a to? Deszczówka. Mega mi się to podoba, słuchajcie. I co my tutaj musimy zrobić? Tak, atrakcyjność szpitala, wyleczyć pacjentów, morale personelu. No dobrze, moi drodzy, zaczniemy. Myślę, że tutaj ten początek to będę przy was budować. Nie wiem, czy ja to dobrze stawiam, czy to tutaj jest wejście. Nie mam żadnego pojęcia, ale zaraz zobaczymy. Zatrudnimy na pewno sobie asystenta, no, z jakiego wyboru nie mamy. Proszę bardzo, do recepcji. No i moi drodzy, postawimy oczywiście gabinet. Fajnie by było, jakby to tak, wiecie, tutaj klimatem wszystko pasło. Może zrobię to tak. Proszę bardzo, biureczko. Atrakcyjność szpitala tutaj musi być, więc no, nie mam tutaj za bardzo rzeczy takich, wiecie, żeby klimatycznie pasowało. O, jakiś nowy kosz na śmieci. Klimatyzacja. Ciekawe, czy tutaj jest gorąco, ale pewnie tutaj jest gorąco, więc damy tutaj klimę, proszę bardzo. Może przecież to może na roślinkę, no przecież, no roślinka musi być, prawda? Myślę, że też tutaj damy roślinki. W sumie chyba te będą takie najlepsze, nie? No. Postawmy jakiś model. Chociaż, dobra, ja nie będę może się tak skupiać tutaj na tym, co. Chociaż ta atrakcyjność musi... Co to za stacja naukowa? Mogę podczas badań. Ej. To mogę tutaj postawić? Ciekawe. Dywan. Nie mam takiego fajnego dywanu, kurczę. Czemu nie mogę? O, i już mogę. I może jeszcze jakiś obrazek tutaj powiesimy. O, pieska. Pieska powiesimy. Proszę bardzo. Dobra, wystarczy ci, bo i tak... Jakie ładne, zobaczcie. Ej, to wiecie co? Mam takie... No, bambusowe są, ale... Ja myślę, że... Postawimy tutaj takie ławeczki. Dokładnie. No i co, zatrudnimy na pewno sobie lekarza. Weźmy ciebie. Proszę bardzo. No i musimy zatrudnić na pewno dozorców, tak? No bo tu jest pełno śmieci, więc myślę, że dwóch. Proszę. No i dobra, na chwilkę to włączmy. Nie wiem, skąd tutaj będą ludzie przychodzić, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, czy to dobrze postawiłam. Ten już siedzi, zobaczcie. Ale na pewno od razu, słuchajcie, ja postawię aptekę. Bo to są rzeczy, wiecie, które zawsze są potrzebne tutaj. Może gaśnicy damy, w razie czego. Klimę. Właśnie nie jestem jeszcze pewna, jak tutaj wygląda z tym ciepłem, ale wydaje mi się, że raczej jest gorąco, nie? Tak mi się wydaje. Ale zobaczymy, o, jakąś szafeczkę.
mi się nie zmieści. No dobra, damy tutaj. Może jakiś obrazeczek. O, taki. Proszę bardzo. No dobra, niech jest. Już zatrudniamy pielęgniarkę. To jest taka do oddziału. Ale to nic, weźmy ją sobie. Proszę, ja już panią tam wrzucę. Żeby mogła już pani pracować sobie. Damy oczywiście ławeczki. I wiecie co? Skoro mamy tutaj zadbać o atrakcyjność szpitala... A, może postawimy tak. Postawimy jakąś im tutaj wodę. Proszę bardzo. Jakieś łakocie. O, kwiatki już oczywiście usychają, nie? Jakiś stojak na ulotki. Jakieś czasopisma. Wiem, że to tak może nie pasuje tu klimatem, ale no oni muszą mieć tutaj jakieś, wiecie, rzeczy. A, wiecie co? Gdzie jest taka ta klima jakby, ale taka stojąca? Przejechałam chyba, co? Tak. O, weźmy... Wow, jak tutaj jest gorąco, nie? Tutaj musi być... Klima zdecydowanie. To może postawimy sobie taką malutką. O, proszę bardzo. Już mogę to ulepszyć. Dobra. Wiecie co? Zatrudnimy sobie jeszcze jednego dozorcę. Gabinę zaszczyków. Już widzę, że tutaj będzie potrzebne. Ale w ogóle te marchewki, zobaczcie, czy oni będą to jedli? No i gabinet zaszczyków, tak myślałam. Już budują gabinet zaszczyków. Na szepciora. Chociaż wiecie co, nie czy ta diagnostyka mi też nie będzie potrzebna, bo to też jest często potrzebne. Ale no dobra, zróbmy najpierw ten gabinet zaszczyków. Proszę bardzo. Damy sobie też gaśnicę. Klimę. Co bym tutaj mogła jeszcze postawić? No oczywiście, że kwiatka, tylko... Później jest problem, bo oni mi nie chcą podlewać tych kwiatków, no. Ja nie wiem. Co im chodzi. I tutaj chyba też była pielęgniarka potrzebna. Zatrudnimy sobie obiekty. Damy tutaj na pewno za dwie ławeczki. I wiecie co? Może postawię tutaj ten automat z piciem. I może automat z przekąskami. Tak. Marchewki. Ta deszczówka w ogóle, jaki hit. Kosz. No kosz w sumie też by mi się tutaj przydał. Proszę bardzo. Dobra, włączmy. I tak, atrakcyjność szpitala, moral... personelu. No tak, będę na pewno musiała im zbudować to pomieszczenie socjalne. Halo, proszę mi tutaj od razu podlać moje kwiatki. Tak nie może być. O, tu ktoś puka. Dobra, jestem. Czy oni będą jedli te marchewki? Słuchajcie, tego jestem najbardziej ciekawa w tym wszystkim. Tak sobie myślę, że... Ale to już nie będę zatrzymywać. Tutaj sobie zbudujemy może toaletę. A zróbmy od razu... Chciałam większą. Chciałam od razu większą, wiecie co? Żeby ona sobie tutaj była jedna po prostu. Proszę bardzo. Tutaj damy sobie kabiny, więcej nie będę budować toalet. Będą mieli tutaj taką jedną. Zlew na pewno damy. Suszarka. Tutaj. I dałabym im tutaj jeszcze środek do dezynfekcji. Nie mogę? Prawda? Niemożliwe. Tu mogę, no dobra. Klima. Nie zmieszczę. W takim razie postawimy taką. Też nie, to taką małą. O, proszę bardzo. I wiecie co, dałabym im tutaj jeszcze... Kosz. Bo w łazience... W łazience by się przydał kosz, tylko że nie ma miejsca. No to nie będzie kosza. Dobra. Już mamy prawie wyliczonych. Dobrze, wiecie co? Możemy się teraz zająć tą atrakcyjnością, więc... Ja tutaj miałam ostatnio odblokowane... O! Zagroda dla ryb, słuchajcie.
postawimy, żeby sobie mogli oglądać rybki. Klatka z gryzoniami, proszę bardzo. Model, nie, model statku kosmicznego nie. Flaming też nie. Co to śmiechopompka? Gdzie nigdzie nie zmieści? No nie zmieści mi się. Tego niekoniecznie. Jezu, jak się wstraszyłam. Kurczę, no musi być ta atrakcyjność zwiększona. O, może tutaj damy jakieś takie rysunki. Telefon by się przydał. A dobra, to może jak jeszcze coś zbuduję. Zegar można im powiesić. O, mamy wyleczonych pacjentów. Właśnie. Teraz jeśli chodzi o morale personelu, to na pewno będę musiała im dać pomieszczenie socjalne. Dobra, takie wam wystarczy. Proszę bardzo, kanapy dostaniecie, o, tarcza do rzutek. O, dużo odpadów medycznych. No zaraz, czekajcie, chyba mam trzech dozorców, to co oni robią? Przyrząd do ćwiczeń, żeby dbali tutaj o formę. Tutaj była jeszcze na pewno, a klima, tak, no, klimę też. Proszę bardzo. O, ekspres do kawy im damy. Proszę. Do czekolady, chociaż tu jest gorąco, to ja nie wiem, czy oni będą chcieli. No, ale trudno. tu jakiś błąd, zobaczcie. O, damy im tutaj jakiś dywan. Dobra, wystarczy wam. Dobrze. No jeszcze ta atrakcyjność. Co jest? Wyślę ich na leczenie, ale... Postawiłabym, wiecie co, tą diagnostykę ogólną jeszcze sobie, bo to też jest zawsze potrzebne. Proszę bardzo. Szafeczka, damy jakąś wagę. Klimę. I kwiatka. Proszę bardzo. Obrazki, czekajcie na pewno. Zaraz jeszcze sprawdzę, które rzeczy tutaj, wiecie, pomagają w tym, żeby ta atrakcyjność była większa. Teraz zobaczę. Kto tam już umarł? Ktoś jakby umarł mi się. Czekajcie, to by może dawał. No, ktoś umarł. Szpital, już widzę, że jest potrzebny. Dobra. No i już mi tutaj duchy latają. No wiecie co? Mało koszów na śmieci. Masakra z nimi. Już tyle ode mnie wymagają. Powoli, masz tutaj ławkę, siadaj, nie marudź. Zobaczmy tych naszych dozorców. No mam trzech dozorców. Do roboty, panowie. Do roboty. Oddział. Coś tutaj się popsuło, no wiecie co? Chromoterapia. Stać, bo ja muszę tak. Muszę zbudować oddział. No dobra. Niech jest tak. Czy troszkę za mało nie zrobiłam, bo tak, żeby mi się chociaż trzy łóżka tu zmieściły. To zrobimy to może w ten sposób. O. Tak. Tutaj sobie też damy łóżko. Gdzie ja bym tu zmieściła? Nie zmieszczę naprawdę. Nie gadajcie, zmieszczę. O, widzicie? Zmieściłam. Bardzo dobrze. Jeszcze będę tutaj dała jakiś klimatyzm. O. Dobrze, a kwiatuszek mi się tutaj zmieści. Mieści. Proszę bardzo, właśnie, czekajcie, bo ja muszę pielęgniarki zatrudnić. O, idealnie, proszę bardzo na oddział. Zatrudnimy jeszcze jedną, wiecie co, zatrudnię jeszcze lekarza, żeby był na zmianę, bo my mamy tylko jednego. I asystenta, żeby też był na zmianę. Dobra. Obiekty, ławeczka. Dam im jeszcze te kosze na śmieci. Wiecie co? Może postawimy takie te większe. I tutaj marudzą, że jest mało. Macie dwa. Proszę bardzo. Damy roślinkę.
tutaj mogę jeszcze dać roślinkę. 49, słuchajcie, atrakcyjność. To już nam niewiele zostało, dlatego damy jeszcze sobie na szybciora jakieś tutaj... O, nad koszami, żeby było ładnie. Czemu nie? Tylko żaba to może nie, pani to też nie. I te rysunki może, nie? Dobrze, włączymy. A! Chwila, bo jeszcze miałam zrobić tą chromoterapię czy coś, prawda? Czekajcie, gdzie to jest? Jest. Nie pamiętam, jakie to było duże. A czy ja tutaj też mogę? Wiecie co? To ja to źle zrobiłam. Zróbmy to... Bo ja tutaj mogę... O! Widzicie? Jakie znowu nieodpowiednie obiekty? To sobie przesuniemy w takim razie tutaj. O! Przenieś... No, ale postawiłam równo. Czekajcie, bo to powinno być tu bliżej. O, proszę bardzo, w ten sposób. Tak. I teraz tutaj obok, bo tak to bym nie miała tam przejścia, wiecie, musiałaby naokoło łazić, a to tak trochę bez sensu. Zmieścisz mi się tu... No, nie wierzę. Znowu źle to postawiło. Ale dobra, zaraz to ogarnę. Gaśnica. Duszek. I jeszcze bym tutaj dała na pewno klimę, nie? O. Zobaczcie, jak ja to postawiłam. O, w ten sposób. I teraz to jeszcze też muszę przesunąć. O, trzeba wykorzystać całe miejsce, jakie mamy. Tu jeszcze zostało troszkę, ale cóż. Dobra, wiecie co, już to włączę. I oni tutaj się ogarniają. Przenieś. Tam mam jeszcze tutaj na pewno ławeczki. Proszę bardzo. I właśnie, słuchajcie, musimy zobaczyć. Zaraz. No co za duchy? Halo, przecież ja tutaj mam łapi duchów. Te marchewki. Ale one jeszcze nie wyrosły. Mhm. Dobrze. Spójrzmy, co by mi tutaj jeszcze pomogło w tym, w tej atrakcyjności tego szpitala. Mniejsza znudzenie. O. To mi nie za wiele pomogło. Ale flaminka to ja bym chyba tutaj nie chciała. Damy jeszcze jakieś obrazki może. No patrzcie, no nie chce mi to zatrybić. No halo. Dlaczego? Ja wiem, że to nie wygląda zbyt dobrze, no ale tak trzeba. Pomieszczenie na poziomie 5. Nie, ja teraz takimi rzeczami nie będę się zajmować. Tu już jest kwiatek niepodlany, proszę mi to podlać. I tutaj proszę mi podlać. O, proszę bardzo. Nic nie podlewają w ogóle. Tutaj bym mogła jeszcze postawić jakieś rzeczy na pewno. Damy im. Przeczyszczające jakieś, słuchajcie, czemu nie? Słone przekąski, tu będzie taka strefa, wiecie, jedzenia i picia. Zabawne jakieś przekąski, co to jest w ogóle? Ciekawe. Deszczówka, tutaj już mam deszczówkę. Automaty, sklepik z pamiątkami. Czy ja bym to dała jakoś gdzieś tu? Może tak na razie postawmy. Tam ktoś dojdzie, czy nie? Chyba nie bardzo. Wiecie co, ja bym to sobie jednak gdzieś przeniosła. Sklepik z pamiątkami. Tu mi szkoda na razie trochę miejsca. Dajmy tu. O. Tak, całkiem sporo. Proszę bardzo.
Pójdziesz tutaj? Pójdziesz. Pięknie. Dam tutaj jeszcze kosz na śmieci. Od razu. Proszę bardzo. No i co? 1% nam brakuje dalej. Co to jest? Ekoranking. W ramach ekologicznego programu pani burmistrz do twojego szpitala przybędą goście z Departamentu Rzeczy Zielonych, aby przyznać mu ocenę w ramach ekorankingu. Ocena ta zaważy na premiach albo karach, które nałoży na nas burmistrz, jeśli stwierdzi, że pomagamy jej albo przeszkadzamy. Jeszcze to morale personelu. Musiałabym pewnie zbudować im jeszcze do awansów to pomieszczenie. Wejść na leczenie. Wiecie co, postawiłabym sobie jeszcze jednak tutaj tą diagnostykę ogólną, bo stawiam tutaj, żeby nie marnować, wiecie. A ja postawiłam diagnostykę! Boże, to co wy ode mnie jeszcze chcecie? Nie wiem, co oni chcą. Jako ranking. Halo, roślinki podlewać szybko. Wszystko wyczerpali, ale skąd ja mam wiedzieć, na co oni chorują? Nowe pomieszczenie. O! A, no oddział, dobrze, oddział to mamy. Proszę mi to podlać. No słuchajcie, bo brakuje mi nadal jeszcze ten. Co by tu postawić? A jak to postawię? Ja wiem, że ten nie jest fajny i tutaj nie pasuje, a tak tu postawię na razie, żeby ją. Też mi nie zwiększy tej atrakcyjności. Ej, a co, gdzie ta atrakcyjność? Halo? A nie, to ja to chyba już mam, co? Jak ranking, wskaźnik wyleczeń. I tu jest ten morale personelu. To chyba już to zrobiłam. Ale no kurczę, no morale personelu, no wiecie co? Przecież mają pokój. Co by jeszcze chcieli? Awans, proszę, awans. Musiałabym im zrobić, wiecie co, do szkoleń to pomieszczenie. Ja tego bardzo nie lubię. Ale... ale bym musiała. Wiecie co? Jak ja bym to przestawiła... bo ja widzę, że to by mogło sobie... Jakby to zrobić? Wiecie co? Dam wam to na razie tutaj. Proszę bardzo. A tutaj postawimy sobie to do tych szkoleń. O. I tutaj będę mogła sobie jeszcze jedno pomieszczenie wtedy postawić. Dam im, bo przecież oni, wiecie, będą marudzić. Dobra, dawam jakąś półkę. Proszę bardzo. I dam wam jeszcze klimę. To tutaj możemy, proszę bardzo. Nie byli zmęczeni. No halo. Przyjemnie się z pracy, podwyżki, awanse, szkolenia. 4 z 7. Wiecie, właśnie, bo... ja tutaj widzę, że tutaj się robią kolejki, słuchajcie. Patrzę, żeby tutaj miejsca zaoszczędzić. A może tu właśnie mamy. Dobra, dobra, widzę, źle postawiłam. Czemu? O. Proszę bardzo. I zaraz zatrudnimy w sumie jeszcze sobie lekarza. 3, 5, 3, 5. Bo widzę, że właśnie tam się zaczęły robić kolejki i to tak średnio. Sieć klimatyzacji. Zaraz rozbuduję.
ciągle coś to nie chcą, słuchajcie. Ale wydaje mi się, że to już nie będzie takie łatwe, powiem wam szczerze. Zobaczmy te stojące. Czy ja gdzieś tutaj będę mogła, tak wiecie, na ścianach? O, tutaj na przykład mogę. Gdzie się nie da. Nie może być. Dobra, w takim razie stawiamy te większe. No jest gorąco, widzę, ale... To generalnie trochę burzy moją koncepcję, że tak powiem, no ale... No w ogóle jakoś tak jest. Wszystkiego tak napchałam, że teraz nic nie zmieszczę. Proszę bardzo. To morale personelu. Dobra, zróbmy może im jakieś szkolenie. Na przykład tobie zróbmy. Halo. Rozpocznij. O Jezus, ile ja tutaj tego mam? A, ta chciała szkolenie. No to przykro mi bardzo. Aha, nagroda 0. Na leczenie. Zwalczanie szkodników. Dobrze, zaraz zrobię. Zwalczanie szkodników, dobrze. Czekajcie, bo muszę postawić to zwalczanie szkodników. Tutaj. Ja bym to dała tutaj, nie? Jaki to musi być? Aż taki duży? Serio? Jakbym tutaj... Nie. Chciałam dodać. Nie. Tam nic nie da. Czyli jednak musi być tutaj. No to trudno. Skoro tak musi być. Tylko wiecie co? Tutaj im zrobię wejście. Dobrze. To ja wiem, że będę musiała usunąć. Zaraz to usuniemy sobie. Damy. Ja mam, słuchajcie, o, proszę bardzo, tutaj i tutaj. No i kwiatek. Kwiatek musi. Gaśnicę może bym jeszcze dała, co? Gaśnic to mam tak niewiele. Szczerze powiedziawszy. Tak, sprzedaj to. Włączymy. Wskaźnik wyleczeń. I to morale personelu jeszcze musiałabym, kurczę. No ale co? Muszę mi robić szkolenia. To swoje pomieszczenie mają, ale coś tak nie chodzą do niego. Chyba, że ja mam za mało tego personelu, co? Wiecie co? Zatrudnijmy sobie jeszcze jednego lekarza, żeby oni byli tutaj wszyscy na zmianę. Asystenci dozorcy to nie pięknie, ale mam 5. To już mogę ulepszyć? Dobra. Dużo nowy. Aha, tutaj jest ten wskaźnik, dobra. A jak moje marchewki? Halo? Rosły jakby chyba. No. Wiecie co, jeszcze tutaj gdzieś miałam taki... kiosk. Powiedzmy, że oni tutaj będą sprzedawać te rzeczy, nie? Wiecie, o co chodzi. Jeszcze asystenta będę musiała sobie zatrudnić, proszę bardzo. No i co? O, wskaźnik wyleczeń, pięknie, tylko jeszcze to morale personelu mi tutaj zostało, no. Inspekcja sanitarna. Kwiatek proszę mi tutaj podlać. Kwiatki, bardzo ważna rzecz, pamiętajcie o tym. No dobra, powiem wam, że generalnie jest super, co mamy za mało pielęgniarzy. Jest do zaszczyków, ale ona też jest taka... Idź tam. Kończą nam się pieniądze.
Więc ja myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Myślę, że tutaj na pewno wrócimy. Powiem wam, że mega fajny pomysł, ale już widzę, że tutaj nie będzie jakoś mega łatwo, tak naprawdę. Drwutnia? Co to za drwutnia? Halo? Z rozgonów? Wątpię, czy to się uda. Chyba jest jakaś nowa choroba. Tutaj co mamy? No tutaj jest to stara. Zobaczcie w ogóle, jak to wygląda. Bo wy pewnie nie widzieliście, znaczy u mnie na pewno nie widzieliście, bo ja tutaj w międzyczasie tam grałam sobie troszeczkę i mam nowe choroby różne tutaj. Patrzcie! Mam cię, jak wcinę marchewę! Schował do kieszeni. Mam nadzieję, że ty nie kradniesz tutaj, co? Tak. I wiecie, co będę musiała postawić? To do, to pomieszczenie do badań. I tutaj zapewne będzie właśnie ta nowa choroba. Tak mi się wydaje. Czy to by mi się tutaj zmieściło? I czy mnie na to stać? Wiecie, jeszcze tylko to sprawdzimy, czy faktycznie tak jest. Monitory. Dobra, na razie to po prostu kliknę i zobaczymy, czy tutaj jest. Tak, widzicie, jest nowa choroba. Aha, ale ja już nie mam tysiąca. No. Czyli będziemy musieli najpierw ją sobie odkryć i dopiero leczyć. I to są pewno właśnie ci pacjenci z tymi, o, proszę bardzo, z tymi doniczkami. Jestem ciekawa, jak to będzie. Nie, to są Pinokia! I zobaczcie, będziemy im obcinać nosy? Ciekawe. No nic, ale ja myślę, że tutaj już sobie skończymy, więc na pewno tutaj zaczniemy sobie badać właśnie tę chorobę, proszę bardzo. A my nie mamy pewnie lekarza, który umie w badania. A weźmy ciebie, bo ty też... Aha, jeszcze nie zatrudnię, czekajcie, przyspieszmy. Bo psycholog być może też nam się przyda. Bo tutaj często psycholog jest wymagany. No, szybciej, szybciej, tylko szybko go zatrudnię, żeby on mi już to zaczął, żebym później wiedziała, co mam robić. Proszę bardzo. No i dobrze, moi drodzy. Ja myślę, że tutaj sobie skończymy. I... dzieci kwiat. Super, bardzo fajny pomysł, bardzo mi się podoba, mega fajnie to wygląda, marchewki są najlepsze, według mnie. Fajnie, że oni mogą mnie sobie tutaj brać. No i na pewno jeszcze tutaj wrócimy. Zobaczymy, czekajcie, bo mam bardzo szybko. Żegnam się z wami, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, pa pa!